Ale dużo gdybania. Mhm. Jeszcze żeśmy tego na własne oczy nie widzieli. Polski oddział Electronic Arts nawala, jeżeli chodzi o rozdawanie kluczy. Mhm. Ale cóż, tak bywa. Ale podjęliśmy kilka decyzji, mhm. jeżeli chodzi o klasy. Dokładnie tak. Poczekaj jeszcze. Mhm. Nie ufajcie nam tak do końca w tych kwestiach, bo to zawsze potem, po wypróbowaniu kilku się pierwszych... zweryfikuje stylówę, nie? No, ale na razie mamy takie plany i właśnie się z nimi, z wami podzielimy. Jak najbardziej. Więc tak, jak dobrze zdążyliście zauważyć, na przykładzie oczywiście naszego wspaniałego cyklu Rock and Roll. No dobra. Może nie wspaniałego dla was, jeśli chodzi o integrację i przyjaźń, czy dla was, no to zostaje oczywiście w waszej ocenie, ale jak najbardziej z rokiem podchodzimy bardzo tak optymistycznie do wyciągnięcia ręki w stronę potencjalnego nabywcy, jeśli chodzi o różne kalkulatory i opcje już wcześniejszego zaplanowania klasy postaci. Tak, tak, rok. Lubimy to, bo po prostu czujemy się bardziej przygotowani, jeśli chodzi o kwestię rozpoczęcia danej przygody, jeśli chodzi o kwestię konkretnej gry. Bo ktoś może nie wiedzieć, o co chodzi. Czasami jest tak, że gra, która ma dosyć duży stopień skomplikowania, wymaga jakby projektowania swojej postaci od początku. Mhm. To jest dosyć trudne, szczególnie jeżeli wchodzimy do gry. Niektórzy deweloperzy proponują takie buildery, to się nazywa, na swoich stronach. Mhm. Można wejść na stronę, wybrać sobie postać i zacząć ją kształtować na podstawie tam jakichś punktów. I potem już mniej więcej wiemy, co chcemy wybierać w grze. Tak to wygląda i o tym mówimy. Dokładnie tak. Także całe to zjawisko, które ja zaanonsowałem, a sympatycznie rozwinął rok, polizałem. Oh my god! To jest właśnie ta doza wariactwa, którą muszę znosić w bezpośrednich spotkaniach. Ale przetrwam to. Lubisz to! Nie, generalnie chodzi o to, że bardzo fajnie, że jest nam pewien, nazwijmy to, kreacyjny content dany przed rozpoczęciem faktycznej przygody, który bezpośrednio przekłada się na to, żeby sobie już jakby koncepcyjnie zaaranżować tą przygodę pod kątem wyboru klas i mniej więcej takiego intuicyjnego rozkładu umiejętności i generalnie linii takiej wirtualnej ścieżki życiowej, którą byśmy chcieli podążyć już w samej grze. I rok. Jaka klasa i dlaczego właśnie ona? Wiecie co? I teraz Roya zaskoczę, bo ja planowałem konsulara, Jedi konsular. To można by chyba przetłumaczyć na kanclerz? Boom headshot to ty dostaniesz dziś? Dlaczego? Nie wiem, no tak mi się z tym wrzodą, jodą. Tak, rozumiem, gramatyka. Gramatyka. Nie załapałem do wcipu od razu. Jedi konsular, nie? No. Ale zmieniłem zdanie, coraz bardziej swój wzrok kieruje na trupera, a truperem chciał grać Roya. Z tym, że trupera można zbudować na kilka sposobów. Można być DPS-em, można być tankiem, można healerem. Być lekarzem. Czyli taki, powiedzmy, uniwersalność, no bardzo uniwersalny. W kwestii aranżacji pewnych sytuacji i zachowania się adekwatnego do zaistniałej sytuacji. Super sprawa. Także... Tylko, że jak się to ma z kwestią naszego wspólnego koopa, uzupełnianiu się w umiejętnościach, kiedy twoja postać też oferuje bardzo fajny wachlarz i gamę umiejętności. To jest właśnie, na tym to polega, że ja na przykład możemy stworzyć taki koop jak w Battlefieldzie. Mm-hmm. Krótko mówiąc, ja skłaniam się do umiejętności leczących, Royo na przykład do DPS-u albo do tankowania. Albo ja biorę tanka, a Royo bierze czystego DPS-a. Mm-hmm. I w ten sposób się bawimy, w ten sposób uzupełniamy swoje umiejętności. Dwóch truperów to może być naprawdę niezła frajda. Mm-hmm. Dokładnie tak. Ale mówisz o dwóch truperach, tak? No, tak się zacząłem, bo trochę zdradziłem, bo przecież ja wiem, że Royo też planował trupera, może to się znaczy zmieni. Nie, ja absolutnie nie mam nic przeciwko, że podbierasz mi klasę, ale powiem, w kwestiach podbioru klasy absolutnie nie powinniśmy tego rozpatrywać, bo nikt nikomu nie zarzuca stylowy, ty masz się przede wszystkim dobrze bawić, bo bezpośrednio przekłada się to na naszą satysfakcję z gry i na odbiór widzów na zasadzie, że my to robimy szczerze, bez zobowiązań i bez jakiegokolwiek nacisku czy presji. Wiesz co, ja już mam... Także ja nie mam nic przeciwko, jeśli zdołamy to we dwójkę fajnie skorelować, żeby to miało rację bytu, to ja nie widzę żadnych problemów. No, wiecie co, ja już mam wizję. Widzę dwóch żołnierzy lądujących gdzieś na planecie i napierdzielających z tych ciężkich karabinów. To będzie chyba fenomenalna zabawa. To bardziej, ale powiedz mi, załóżmy, okej, ty bierzesz trupera, ja biorę trupera, ale rozumiem, że na pewnym etapie rozwoju naszych postaci robimy nacisk na konkretną umiejętność, którą ja wykorzystam, a ty nie. Tak. I generalnie dojdzie do minus, plus minus daje plus. Nie, daje minus.
Roja jest po plastyku, to co? Ale co to, jakieś ciepła animozja, czy o co? No dobra, no tak czy siak, myślę, że na grudzień możecie się spokojnie szykować na Star Wars The Old Republic. W wykonaniu Rock and Roya w kompletnie innym uniwersum, który również im nie okaże się obcy. Tak. Dla was Rock and Roya z pasją i oddaniem uraczą was kolejnym zajebistym daniem. Chik, chik, boom, headshot, rock is in the house. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo serdecznie, pa, pa. Tak jak kolega powiedział.